Witajcie, z tej strony kanał ObiBrowsters i teraz na kolejnym odcinku na tym kanale, a dzisiaj przedstawię wam aktualnie trzy najtrudniejsze 25 rangi do wbicia w Brawlstars. No tak, ostatnio powstał rzeczywiście film, gdzie przedstawiałem wam trzy najłatwiejsze 25 rangi i postanowiłem, że dzisiaj właśnie przedstawię wam postacie, których nie powinniście wbijać na tą 25 rangę, ponieważ są one po prostu słabe, są to aktualnie najgorsze postacie w tej grze, więc myślę, że warto obejrzeć film do końca, ponieważ oczywiście ostatnia postać w dzisiejszym zestawieniu jest najgorszą postacią z wszystkich, a co jest najlepsze, że niektórzy z was mogą się nawet tego nie spodziewać, że ta postać jest taka słaba, a zaznaczam, że jest tutaj porada od properów, nie tylko ode mnie, ale również są tutaj porady od properów, więc myślę, że warto obejrzeć ten film. No i dobra, zaczynamy oczywiście z pierwszą postacią, no i pierwsza postać na tej liście, no to jest, moi drodzy, postać, którą chyba każdy się spodziewał na tej liście, jest to, moi drodzy, Hank. No, ta postać aktualnie jest bardzo słaba, przede wszystkim dlatego, że nic z tą postacią się nie dzieje. Dostaje tylko nerfy praktycznie, żadnych buffów nie dostał ostatnio, więc naprawdę słabo idzie, jeśli chodzi o Hanka. Tym bardziej, że naprawdę mega długo zajmuje naładowanie tego ataku. No wyobraźcie sobie na Brawl Ballu, gdzie wszystko dzieje się szybko. Rundy trwają nawet po 30 sekund, a tutaj ten gościu potrzebuje przynajmniej 5 sekund, minimum dosłownie, ponieważ chyba więcej nawet potrzebuje, żeby sobie naładować ten cały atak do końca, żeby właśnie kogoś wyeliminować, a rundy na przykład na Brawl Ballu są bardzo szybkie. No ta postać jest naprawdę słaba, jak mam być za mnie szczery. Bardzo wolno funkcjonuje ta postać i sądzę, że aktualnie jest mega ciężko 25 rangu do wbicia i ogólnie już od kilka miesięcy tak jest z Hankiem, że on naprawdę został pogorszony, a słabo, ponieważ postać ma potencjał. No naprawdę jest to fajne, że można na przykład strzelać przez ścianę, można by było to naprawdę fajnie wykorzystać, ale przez to, że twórcy Brawl Starsa nic nie robią z tą postacią, ona została dalej taką słabą postacią, no to niestety ta postać nie będzie łatwą 25 rangą do wbicia. Przydałaby się jakaś 25 ranga u mnie, ponieważ tej postaci no jeszcze nie mam do tej 25, aby się przydało, ponieważ rzeczywiście mam go dopiero na tej 20 randze. Ogólnie wiadomo, postać ma dużo HP, nawet zadaje dużo, ale sama prędkość tego przeładowywania ataku jest naprawdę bardzo wolna, dlatego sądzę, że aktualnie Hank jest no jedną z najtrudniejszych 25 rang, ale oczywiście najtrudniejsza 25 ranga będzie pod koniec odcinka, ale jeszcze jest jedna postać przed tą taką najgorszą, najtrudniejszą 25 rangą. Jest to, moi drodzy, uwaga, no postać, której w sumie też mogliście się tutaj nie spodziewać na tej liście. Jest to, moi drodzy, Frank. Tak, dobrze słyszeliście. Frank aktualnie jest bardzo trudną 25 rangą i wiem, ja osobiście mam tą 25 na Franku. W sumie dziwnie, że mówię o postaci, którą mam na 25, że trudno ją wbić. Od razu też zaznaczam, że ja Franka nie wbiłem wczoraj czy tam tydzień temu. Nie, no tą postać na tą 25 rangę wbiłem już prawie 2 lata temu, więc naprawdę, no jeśli chodzi o Franka aktualnie, jest on słaby i pewnie dużo hejtów tutaj się znajdzie na właśnie te zestawienie, ponieważ dużo osób może lubić Franka, może powiedzieć, ej, no przecież ta postać ma najwięcej HP w grze, 13 tysięcy, no jak można hejtować Franka, jak można dać go na listę najgorszych i najtrudniejszych 25 rang do wbicia w tak zasadzie kwietniu 2024 roku. No ogólnie problem z tą postacią jest taki, że no też nic się tutaj nie dzieje z tym zadymiarzem. Ogólnie, tak jak widzicie, również bardzo długo zajmuje przeładowywanie ataku. Wiadomo, że jak ktoś ogarnie tego Franka, to jest w stanie to wbić. Od razu mówię, że to nie jest tak, że przedstawiam wam tutaj trzy niemożliwe do wbicia 25 rangi, ponieważ tak kompletnie nie jest. Ja mówię, że jest to możliwe, że wbicie tą 25 rangę na Franku czy na Hanku na przykład, no to jest rzeczywiście możliwe, ale będzie to naprawdę trudne, dlatego to zestawienie powstaje. Nie przedstawię wam tej postaci, których kompletnie się nie da wbić na 25 rangę, ponieważ to zależy od was, czy ogarniacie tą postać, czy nie. Jeśli chodzi o Franka, aktualnie nie jest najlepszy, będę za mnie szczery, są lepsze postacie od niego i dużo postaci ma hypercharge, ponieważ bardzo hypercharge zmieniają tak w zasadzie no tą metę Brawl Starsa w bardzo szybkim czasie, ponieważ tak jak wiecie, no prawie już każdy zadymiarz dostaje tego hypercharge'a co aktualizację, no i przez te hypercharge'y naprawdę inne postacie bardzo szybko cierpią przez to, ponieważ taki Frank naprawdę
może zostać skontrowany przez naprawdę dużą ilość zadymiarzy właśnie hyperchargem od innych zadymiarzy, więc to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, że no Frank aktualnie no ciężko mu jest z tego powodu, że dużo osób ma kontrę na tego Franka, jest w stanie skontrować tego ulta od niego, jest w stanie po prostu zamrozić tego Franka, żeby on nic nie mógł zrobić. No i ogólnie te 13000 HP, które Frank ma tutaj w tej podstawie, no to nie jest już takie groźne, jak to było kiedyś. Wiadomo, kiedyś Frank był po prostu niezniszczalny. Aktualnie w postaci tyle zadają obrażeń, że te 13000 nawet nie jest jakoś mega imponująca liczba i lepiej jest rzeczywiście, jak wy zadajecie więcej, niż macie więcej HP, ponieważ możecie po prostu zadać więcej obrażeń. Dobra, myślę, że możemy już przejść do najtrudniejszej i najgorszej 25 rangi do wbicia i zaznaczam, że nikt z was się najprawdopodobniej nie spodziewał tego, że ta postać znajdzie się na tej liście. Jest to, moi drodzy, w miarę nowa postać, będę z wami szczery. Ona wyszła w tym roku, jeśli się nie mylę, albo pod koniec tamtego. Jest to, moi drodzy, uwaga, Kid. Tak, dobrze przyjście. Kid aktualnie jest najtrudniejszą 25 rangą do wbicia w Brawl Stars. I dla mnie to jest bardzo smutny fakt, ponieważ chciałem go ostatnio odblokować, a ja no nawet nie mam kredytów po pierwsze, a po drugie teraz stała się to taka słaba postać, że nawet się nie opłaca tych kredytów zdobywać. Ogólnie jeśli chodzi o Kita, dostał bardzo dużo nerfów i te nerfy zaszkodziły temu zadymiarzowi. Kiedyś, dosłownie 2 miesiące temu, jak robiłem listę rzeczywiście takich najlepszych postaci do wbicia tą 25 rangę, no to Kit zawsze był tą najłatwiejszą 25 rangą, ale zobaczcie, co teraz jest z tą postacią. Po pierwsze, no bardzo bliski zasięg, na daleko nic nie jest w stanie za bardzo zrobić. Zadaje 800 HP, tylko naprawdę słabo. No ult też już nie jest taki dobry, jaki był na początku. No ta postać po prostu dostała za dużo nerfów, zniszczyli tą postać. No ja wam mówiłem tak z 2 miesiące temu, że ta postać nie będzie taka dobra przez długi czas i że musicie wykorzystać to, że ta postać jest dobra w tej chwili. No osoby, które to wykorzystały, gratuluję wam. Osoby, które nie mają tej postaci, które rzeczywiście nie wbiły jej na 25 rangę albo wyżej, no to szkoda. Ja oczywiście należę do tej grupy osób, ponieważ tak jak widzicie, no nawet nie mam tego zdymiarza niestety, ale no trudno się mówi. Ogólnie ta postać aktualnie jest zniszczona. Bardzo dużo proplayerów już o tym mówi, że właśnie to jest jedna z najgorszych postaci aktualnie w Brawl Stars i no ja też trochę się z tym zgadzam, no bo w sumie no ta postać jest zniszczona, nie oszukujmy się. Ma bardzo mały zasięg, zadaje bardzo mało obrażeń i ten ult już nie jest taki groźny, jaki był na początku. Nawet nie zadaje żadnych obrażeń, więc to jest naprawdę słabe. No to na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się film podobał. No i oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku. Elo!